to było przez te 3 lata w twojej klasie? Jaka to była szkoła? Jakie to będą twoje wspomnienia? Wspomnienia na pewno będą bardzo dobre, mimo zdalnego, które trwało dość długo. Poznałam naprawdę wspaniałych ludzi, których mam nadzieję będę znała całe życie. Jeśli chodzi o klasę, to miałam bardzo przyjemną klasę i też z niektórymi bardzo się zżyłam, więc będzie na pewno dzisiaj bardzo dużo płakania. Już mam po prostu, już nawet nie brałam pusteczek, mam pełno, całą torebkę różnych rzeczy. A jeśli chodzi o samą maturę i przygotowanie, to czuję się w miarę przygotowana, ale też zobaczymy, jak to będzie. Połowa tego szkolnego życia niestety była przed monitorem. Wydaje mi się, że nauczanie zdalne spowodowało to, że musiałam mieć takie samozaparcie, bo jednak trzeba było się zmotywować samemu, nie było tego nauczyciela przy nas. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że dało się jakoś przygotować. Chyba w trzeciej już tak nie było, ale to faktycznie tak też podzieliło trochę klasowo, no bo nie mogliśmy być ze sobą całe 3 lata, tylko jednak faktycznie ten rok. Ale też się umocniłem w moim wypadku kontakty z pewnymi osobami, z którymi się po prostu bardziej kontaktowałem w klasie, no bo jednak się z nimi spotykałem poza szkolnie. No a z całą klasą się nie widziałem, więc nie mogliśmy jakoś tak się zgrać super klasowo, ale mimo tego i tak jakkolwiek się dogadywaliśmy. A z jakimi takimi myślami szedłeś, wspomnieniami tych 3 lat, które spędziliście razem? No głównie taka nostalgia za szkołą, bo to jednak jest ostatnia taka liceum, to jest ostatnia szkoła w ogóle, do której się chodzi, bo później już nie będzie tego samego. Więc jednak takie spotkania towarzyskie, bo szkoła to też nie nauka, ale też jakby społeczność i tak dalej. Więc takie wspomnienia jednak takich przeżyć wspólnych. Pierwsze pytanie egzaminu maturalnego. Proszę przedstawić swoich rodziców. To jest Justyna Stach, to jest mój tata Adrian Stach. No i są kochanymi rodzicami, naprawdę. Nie mam nic do zarzucenia. Czyli takie pytanie maturalne odpowiadałoby ci, gdyby było? Bardzo. Córka powiedziała, kochani rodzice, rozumiem, że to pełne wsparcie w takim trudnym okresie szkoły średniej, aczkolwiek, jak to się mówi, chyba najbardziej zwariowanym dla młodego człowieka. Jak najbardziej, ale staramy się jak najbardziej wspierać córkę w tych jej wszystkich działaniach. A kto bardziej w rodzinie, że tak powiem, naciera uszu, a kto głaszcze po głowie? To pytanie chyba do córki, ale myślę, że obojgę z żoną zawsze wspieraliśmy nasze dzieci, ale córkę myślę, że w tym kierunku, żeby tam się dalej jeszcze uczyła i żeby spełniała swoje marzenia. Trudno było zaganiać, jak to się mówi, do nauki, bo oni sami mówią, że to nauczanie zdalne to ich troszkę rozleniwiało. Myślę, że nie, ona zawsze była takim bardzo ambitna i zawsze dążyła do pewnego celu i myślę, że osiągała go i w perspektywie czasu osiągnie to, co sobie wymarzyła. Publiczne liceum ogólnokształcące numer 5 zawsze jest najlepsze, mimo że w pierwszej trójce szkół opolskich, ale rocznik trudny ze względu chociażby na ten czas pandemiczny. 2 lata praktycznie byliśmy na zdalnym nauczaniu, ale ufam, że kadra dydaktyczna tej szkoły odpowiednio przygotowała i ta młodzież będzie mogła realizować swoje marzenia. Te 3 lata dla pana i dla nich były pewnie też dużym wyzwaniem i doświadczeniem. Dokładnie tak. 12 marca 2020 roku przeszliśmy w stan zdalnego. Mogę się tutaj pochwalić, 20 marca już byliśmy na zdalnym. W ogóle trudne lata dla mnie jako dla dyrektora, 5-letnia kadencja rozpoczęta, przypomnę, strajki nauczycielskie, pandemia, teraz kryzys po naszej wschodniej stronie, więc no, wyzwania spore, ale cieszę się, no, pan jest naocznym świadkiem tego też, że udało się stworzyć nowoczesną szkołę z duszą w starej skorupie. Moją rolą jako dyrektora szkoły jest ułatwić im spełnienie marzeń po maturze. No właśnie, to o samej maturze i o samych egzaminach, jak będą teraz wyglądać. Wyglądałem dokładnie tak samo jak rok temu. No to jedną różnicą ten język polski ustny, tylko dla tych, którzy wybierają się na studia zagraniczne. Generalnie formuła niezmienna od kilku lat. Był to na pewno przełomowy okres w moim życiu i bardzo dużo się zmieniło i bardzo też dojrzałam. Wydaje mi się, że minął zbyt szybko, zdecydowanie zbyt szybko, bo dopiero co szłam do pierwszej klasy, już się obudziłam i jest koniec trzeciej. I chciałbyś tak jeszcze rok, a tak dla samych chodzenia do tej szkoły z ludźmi. Były to takie różne szalone rzeczy, mi się wydaje, można było natrafić. No i szkolnie też, wiadomo, że to jest taka trochę też jeszcze beztroska, z tymi uczniami można dyskutować, tam jest takie zapiskowanie i tak dalej, czego nie ma. Już później raczej, no pracodawcom się raczej tak nie robi, więc to można się jeszcze pozwolić na takie lekko dziecinne zachowania. O, no bo to jeszcze nie jest tak oceniane, nie ma większego problemu z tego, więc no się takie, no taka beztroska tego nie ma. I to jest szkoda, że to już raczej będzie ciężko, żeby to wróciło. Na pewno miło wspominam ten czas, poznałam dużo fajnych, naprawdę ciekawych ludzi. No i nie żałuję, że wybrałam tą szkołę. W sumie fajnie było i no trochę przykro, że już koniec, no ale coś się kończy, coś zaczyna.